kochani, właśnie stoję w wejściu do szpitala, tak zwanego Model Hospital, który jest tutaj w Katmandu, który poprosi nas o wsparcie właśnie, jeżeli chodzi o stację generującą tlen. Ta stacja została tutaj właśnie zainstalowana w ostatnich dniach, ale szpital ten potrzebuje wsparcia finansowego. Oni musieli to zainstalować, ustalili z dostawcą, że będą spłacać to w ratach, tylko że jest im po prostu bardzo ciężko to zrobić, dlatego że to jest szpital tak zwany non-profit, czyli bardzo niewielkie są kwoty opłaty, tak, za usługi medyczne tutaj. One są po to, żeby pokryć tylko podstawowe rzeczy. Miejsce to, przyznam się szczerze, nie wygląda na bogate. I naprawdę wygląda na to, że potrzebują tej pomocy. Realnie wiemy, że znane jest to miejsce z tego, że tak naprawdę jest ono zawsze na minusie. Zdarzają się organizacje zagraniczne, które jednorazowo jakąś pomoc tutaj im przekażą. I teraz jakby ja bardzo bym chciała, żebyśmy mogli chociaż właśnie w tej kryzysowej sytuacji związanej z COVID-em pomóc im i pomóc im spłacić właśnie tą stację generującą tlen, dlatego że w tej chwili ona została zainstalowana, za kilka dni będzie uruchomiona, co oznacza, że w zbliżającej się niestety kolejnej fali koronawirusa, dlatego że przypadki znowu niestety zwiększają się tutaj w Nepalu, będzie tego bardzo potrzeba. A nawet jeżeli, i miejmy nadzieję, że nie będzie kolejnej katastrofy, tak jak była kilka miesięcy temu, ta stacja tutaj będzie potrzebna w przyszłości, dlatego że przeprowadzane są tutaj różnego rodzaju operacje. Więc to miejsce naprawdę potrzebuje wsparcia i ja myślę, że bardzo, bardzo warto byłoby to zrobić.